Jest dopiero luty, a ja mam nadzieję, że już doświadczyłem największego zawodu w tym roku. Dying Light 2. Czekałem na tę grę jak po Kupiłem ją przed premierą, żeby móc ją jak najszybciej ograć i móc przygotować recenzję. Przed premierą kupiłem edycję kolekcjonerską Dying Light 2, bo raz, że zbieram dzięki patronom, dwa, że jestem fanem pierwszej części, a trzy, że ta kolekcjonerka zapowiadała się spoko. Kupiłem szwagrowi Dying Light 2 na urodziny, bo akurat w ten dzień miał urodziny. Trzy razy zapłaciłem za Dying Light 2 i myślałem, że to będzie dobrze wydana kasa. Nie była. Obok kolekcjonerki, bo to jest inny temat. Dying Light jest dla mnie najlepszą grą o zombie w trybie FPP, która jednocześnie nie jest po prostu strzelaniną, jak na przykład Left 4 Dead. Sądząc po tym, jak długo i namiętnie Techland wspierał pierwszą część, miałem ogromne nadzieje, że tak samo wymuskana będzie część druga, wszak robiona była 7 lat. No podstawy były świetne, w zasadzie nie tyle trzeba coś dodawać, co po prostu ulepszać to co jest. Oj, jak bardzo się myliłem. Więc jak czytam albo oglądam recenzję Dying Light 2, a głównie oglądam raczej recenzje zagraniczne i widzę stwierdzenie, że więcej tego samego, więcej tego dobrego, jeżeli podobał Ci się Dying Light 1, to na pewno spodoba Ci się Dying Light 2 to się zastanawiam. Grałeś ty w ogóle, człowieku, w Dying Light 1? Czy tylko sobie słodko pierdzisz do recenzji, bo jest taka potrzeba, żebyś udawał, że się znasz, a tak naprawdę po prostu jakoś ominąłeś tę grę, bo wtedy jeszcze to zrozumiem. Dying Light 2 to krok wstecz pod prawie każdym względem. Gra jest brzydsza, ma gorszy system walki, fizyka to jakiś ponury żart, frajda z walki poszła w las, bugów jest od groma, co prawda nie jest to poziom cyberpanka 2077, ale nadal nie jest dobrze. I to nawet, kiedy mówimy o day one patchu, a sam scenarzystę force wziął i faktycznie potem zaczął pić. Chociaż podejrzewam, że pił już dużo wcześniej. Są, są pozytywy. Coś ulepszono, ale pozostałą resztę No Ale po kolei. Dying Light 2 zaczynamy długo po wydarzeniach z pierwszej części. Już nie tylko Haran jest <grym> wymarłym miastem, ale i cały glob, w którym jest tylko kilkadziesiąt ludzkich osad, a każda rządzi się swoimi prawami i boryka się ze swoimi problemami. My wcielamy się Weidana, pielgrzyma, wędrowca lub posłańca, zwał jak zwał, który żyje w dziczy i pracuje jako osoba, która roznosi wieści od jednej osady do drugiej. Eden przemierzył tysiące kilometrów, a przyświeca mu jeden cel znaleźć siostrę. W tym celu właśnie udaje się do miasta, w którym przyjdzie nam spędzić najbliższych kilkadziesiąt. Jak nie kilkaset godzin. O ile komuś starczy cierpliwości. I skoro od setupu świata i bohatera zaczęliśmy, to kontynuujmy fabułę. A ta jest faktycznie przedstawiona raczej kiepskawo. Już w kilku pierwszych minutach dowiadujemy się od kogoś, że szukamy pewnej osoby, i nie mówię tutaj o siostrze, i moje pierwsze wrażenie było: serio? Nic mnie nie motywuje, tylko jakiś NPC. przypomina mi, kogo mam szukać? Później następuje krótka scenka, żeby nas bardziej zmotywować, która nie do końca mnie kupiła. No okej, okay. paskudnik, wredny z gościa, którego szukamy, ale widziałem większych niemilców w grach, no i ten jakoś na mnie większego wrażenia nie zrobił. No chyba, że osiągnąłem ten... mityczny chłód. Dalej znowu umiera jakiś totalnie dopiero co poznany NPC, no i scenka ta nas uświadamia... Że ten główny złol, którego szukamy, faktycznie jest jakimś psychopatą, z tak banalnym uzasadnieniem tego, że jest jaki jest, <noise> to już inna rzecz. No ale nadal nas to nie motywuje. Najśmieszniejsze jest to, że tutaj nic się kupy nie trzyma. Praktycznie na samym początku gry wszedłem do nieznanej mi wcześniej lokacji po raz pierwszy, dobrze bramy nie minąłem, a tu jakiś NPC gada mi coś o rezerwach wody i kończy zdanie: wiesz coś o tym, Aiden? No anything about it, Aiden? Gościu, pierwszy raz cię widzę, ledwo co zacząłem grę. Toż ja nawet sam nie pamiętam jeszcze dobrze imienia bohatera, a tu nagle jakiś NPC mi wyskakuje, tak jakbyśmy co najmniej skrzynkę brudziem wychylili. No bo praktycznie w tym samym Miejscu mamy kolejny debilny dialog. Carlos postać niezależna, którą napotykamy, zaczyna rozmowę od: hej, jesteś tym pielgrzymem, którego chcieli powiesić, co nie? Hey, aren't you the pilgrim they wanted to hang? By w tym samym dialogu dosłownie dwa zdania później powiedzieć: Hmm, nie jesteś stąd, prawda? You're not from around here, right? Carlos, chłopie, przed chwilą sam powiedziałeś, że jestem pielgrzymem. Tak, nie jestem z miasta. Pielgrzymi, z tego co gra opowiada, raczej podróżują między miastami. Co ty masz, atak pomroczności jasnej? Tak samo, gdy mówimy o debilności dialogów, no to te zdarzają się najczęściej przy wątku głównym i czasami naprawdę zastanawiamy się co autor miał na myśli? Co ten dialog miał wnieść? Czy to nas miało rozśmieszyć? Czy to nas miało zażenować? No ja nie jeden dialog musiałem rozchodzić po pokoju. I'm looking for Sophie. I don't. Which doesn't mean you have the slightest chance with me. Because you don't. I teraz najważniejsza rzecz wybory. O ile jest ich kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, niech będzie, to jest to czysta kosmetyka. Mowa tutaj o kwestach pobocznych, bo tutaj efekt naszego wyboru różni się tylko tym, co postać poboczna powie nam jako ostatnie zdanie, czy będzie zadowolona, czy będzie niezadowolona. Wybory w głównej fabule wcale też nie są niestety takie trudne. Tak nie zdradzając zbyt wiele, mamy dwa główne obozy, wokół których toczy się pierwsza połowa gry, a w zasadzie cała gra, ale mniej ważne. W fabule jest taki, powiedzmy, kluczowy moment, gdzie musimy wybrać jedną ze stron. Tylko że fabuła jest tak paskudnie poprowadzona, że wybór ten jest banalnie prosty. Jedna ze stron jest opisywana jako zło wcielone, państwo policyjne, wala Boga jak źle. Z tym, że to niby ci dobrzy tak naprawdę robią nam najwięcej krzywdy, zachowują się w stosunku do nas jak dupki, a nawet kwesty poboczne pokazują, że to tylko cwaniacka banda. A po spotkaniu tych rzekomo złych, no, wrażenie ma się zupełnie inne. Niestety, ale ten ciężki wybór jest ciężki tylko i wyłącznie z powodu oferowanych przez dany obóz perków. A i tak w gruncie rzeczy okazuje się, że poza tymi perkami no większego znaczenia nasze wybory nie mają, bo jasne jakaś tam postać pokrzyczy, tam kogoś ubijemy, a tam kogoś obrazimy, ale potem zaczyna się kolejny rozdział i nikt nic nie pamięta, nikt nic nie wie, praktycznie nowa gra plus. A i tutaj zostaliśmy pięknie oszukani, pamiętacie te zwiastuny, te drzewka różnych możliwości, no w zasadzie mogło się wydawać, że mamy zapowiedź co najmniej Detroit Become Human 2, a nie Dying Light 2, bo... Shit. DZIAŁ MARKETINGU ZROBIŁ SWOJE BRAWO! Szczerze, głównego wątku mogłoby nie być, nie poczułbym większej straty, żyłbym spokojnie questami pobocznymi. Po prostu dajcie mi kij w łapę, wypuśćcie mnie na miasto. Okej, okay? nie każdy dialog jest debilny, a i miejscówki, które odwiedzamy za sprawą questów głównych, czy sama dynamika zadań przez nie narzucona są w porządku, więc nie można być wybitnie złym na kampanię pod kątem gameplay'u. Po prostu oprzyta jest ona nudnymi albo głupimi nićmi. Questy poboczne za to. Hm. Większość z nich jest zdecydowanie ciekawsza. Jasne, kilka z nich jest zrobionych totalnie dla jaj, jak śpiewaczka, która to w ogóle nie potrafi śpiewać. Kilka z tych questów potrafi chwycić za serce, i tutaj też pochwała dla Techlandu, że nie okazał się bez jajcem. I w Dying Light 2 obecne są dzieci, czyli temat tabu dla innych post-apo produkcji, i umiejętnie ten fakt potrafią wykorzystać, a kilka questów po jest też zrobionych z fajnym twistem fabularnym. Ba zdarzył się quest poboczny, który nawiązywał do głównej fabuły i było niej nawet ciekawszy. Zadania poboczne są jasnym punktem w morzu byle jakości i za to duży plus. Gorzej za to z aktywnościami jasne wyścigi, arena to jest OK, ale o nich opowiem później. Ale już specjalne strefy, które możemy odwiedzać tylko w nocy, no mnie nie porwały. Nie widziałem większego sensu w ich odwiedzaniu, ba męczyły mnie wręcz. Jeszcze miejsca, gdzie są inhibitory, robiłem, bo coś z tego miałem, ale lepszy lód! To czysta ściema. To, co zbierasz robiąc questy samo w sobie, wystarczy do swobodnej gry i nie musisz się nadwyrężać, bo po prostu nie warto. Co chwilę na mapie pokazuje się też jakieś losowe wydarzenia, ale po godzinie zaczynacie to olewać, bo różnorodność jest żadna, a i poza eksponem zbyt wiele nie dostajemy. Od czasami trzeba wyciągnąć gościa z klatki i zawsze ma wokół siebie raptem dwa ząbiaki. czasami trzeba ubić bandytów i zawsze jest ich trzech, albo czasami dogonić bandytę parkurowca ale w większości przypadków nie zdąży nawet zacząć uciekać, gdy będziecie przy nimi go zaciachacie, a czasami trzeba zachlastać jakieś większe, ale wcale nie trudniejsze bydle. A no i parę razy było tak, że niebieski znacznik wydarzenia losowego był na skrzynce. Gdy podchodzimy, nagle znikąd pojawiają się bandyci. No, nasze zaskoczenie pojawia się oczywiście tylko ten jeden raz. Fajne za pierwszym razem, ale za trzechsetnym no już trochę... Nuży, no i mimo wszystko immersję psuje, że co dwie ulice jest ktoś porwany albo ktoś w tarapatach. Troszeczkę zbastujcie. No ale hej, przynajmniej mamy darmowy Exp. Powyższe wydarzenia były w dzień, w nocy mamy inne wydarzenia. Złapać bandytę parkurowca. E, przepraszam, zombiaka parkurowca i pomóc jakiemuś leszczowi, który się zgubił na dachu i zaraz ma się zmienić, więc dajemy mu albo apteczkę, albo inhalator. Tak. Cała aktywność to podejście do niego, nawet nie jest specjalnie schowany, i naciśnięcie klawisza F. Czy tam X, czy cokolwiek tam jest na konsolach. To już chyba. Press F to pay respects było bardziej ambitne. Są takie miejsca jak GRU Experiment i tam walczymy z mocniejszym niemilcem, można nawet powiedzieć bosem, przynajmniej na początku, i jak go pokonamy, to dopiero wtedy można wejść do miejsca, w którym odbieramy nagrody, w tym inhibitor, dzięki któremu możemy rozwijać postać. No bo teraz, żeby rozwijać postać bardziej, to nie musimy zdobywać tylko ekspa zarówno w parkurze, jak i w walce, ale musimy polepszać sobie albo staminę, albo zdrowie, to trzeba też wybrać, co możemy robić tylko i wyłącznie za pomocą tych właśnie inhibitorów. I dopiero, kiedy mamy odpowiednią ilość staminy albo odpowiednią ilość zdrowia, możemy wybrać lepsze skile, czy to z drzewka walki, czy to z drzewka parkouru? No i problem był taki, który mnie strasznie wkurzył, że kiedy wchodziłem w tę arenę, w tę strefę, to skrypt jakiś nie potrafił załapać, że tam jestem i kilka nocy musiałem tam chodzić, żeby w końcu za którymś razem odpalić ten event. W mieście znajdziemy parę miejsc, gdzie możemy też usiąść i dołączyć do jakiejś aktywności. Tu ktoś śpiewa, tam ktoś opowiada historię. Powiem krótko, chryste jaka nuda. Raz dałem się wciągnąć w słuchanie całej opowieści. Kobieta opowiadała o strasznych wydarzeniach, kiedy to miasto było bombardowane chemikaliami, miała wtedy swojego trzyletniego synka. Opowiadała to tak, jakby to miała być opowieść na smutno. No to słuchałem. Nie, kończy się happy endem. To tak sobie pomyślałem, czemu to jest opowiadane tak łzawo? Co to jest za zgromadzenie? O co w tym chodzi? Już łudziłem się, że będzie coś faktycznie chwytające za serce, opowiadanie o jakiejś traumatycznej sytuacji nie kończy się zdaniem, przeżyliśmy, to jest najważniejsze. We had survived. That's what mattered. We survived. Warto też dodać, że skoro już tutaj krążymy po mieście i szukamy różnych aktywności, to warto się też rozejrzeć, bo tu i ówdzie poukrywane są przeróżne smaczki. Mnie chyba najbardziej do tej pory oczarował wielki baner reklamujący The Walking Dad. Urocze. Zdarzają się też zwyczajnie złe założenia projektowe. Mamy na przykład w sumie fajną aktywność poboczną polegającą na wybijaniu zombiaków z dachu za pomocą specjalnego kija na czas i idzie się wyżyć wszystko fajnie, ale wygranie w niej zależy bardzo od szczęścia, bo posłuchajcie, macie minutę, żeby wybić 20 zombiaków z areny. Takie są założenia. Mają przelecieć przez barierki. Tak nam mówi gra. Tylko, że gra zalicza punkt nie wtedy, kiedy zombiak przeleci przez barierkę, tylko kiedy truchło uderzy o ziemię pod budynkiem. To już sprawia, że nie masz minuty, a może z 50 sekund. W trakcie pozostałych 50 sekund zdarzają się momenty, kiedy nie wiem, gra się wczytuje czy jaka cholera, gdy żaden zombiak się na arenie nie pojawia. To zabiera kolejne 5 do 7 sekund. De facto zostają ci 43, no może 45 sekund na zdobycie złota. Pomysł fajny, ale wykonanie totalnie skopane przez amatorkę projektową. Zresztą zobaczcie tutaj, zombiak w tej chwili przelatuje przez barierkę, a dopiero teraz mam punkt. Albo zobaczcie teraz, co się dzieje na ekranie. Halo, gdzie są przeciwnicy? Ja tu robię zadanie na czas. A, no i... Poważnie. Dużo lepiej prezentują się wyzwania parkurowe. Przebiegnij z punktu A do punktu B w wyznaczonym czasie. Coś, co znamy w sumie z jedynki. Tutaj trzeba faktycznie kilka razy podejść trasę, żeby znaleźć optymalną drogę w stronę złota, a i problemów technicznych nie napotkałem większych raz, tylko haniebnie tuż przed samą metą gra postanowiła nie pozwolić nam złapać się odpowiedniej krawędzi straszny cios w jaja, ale do obejścia, bo wystarczy skoczyć troszkę na bok. No i właśnie tym, co najbardziej ratuje grę, jest parkur, który faktycznie sprawia, że mamy wrażenie, jakbyśmy wręcz płynęli w powietrzu. Jasne, oczywiście początkowo wydaje się to wręcz nierealne, no bo mamy tutaj pasek staminy, który wyczerpuje się, gdy tylko Aiden oderwie stopę od ziemi i to w takim tempie, że gra aż się prosi o zwrot, ale na szczęście dość szybko ten stan się zmienia, a wraz z nowymi skillami z drzewka parkuru i rozszerzaniem naszego asortymentu ruchów, robimy prawdziwy powietrzny taniec. Jest to Tak soczyście dobre, że w grze nie przeszkadza mi bieganie w jedną i drugą stronę od quest'a do quest'a. Ani razu nie pomyślałem, że przydałaby się tutaj jakaś szybka podróż. Płynne przejście z punktu A do B daje dziką satysfakcję, a im płynniej, tym lepiej dla nas. I tego nie zmienia też fakt, że od czasu do czasu, mimo wszystko gra się pogubi, i złapiemy się nie tego co trzeba, albo szarpnie nami dziwaczna animacja. To są przypadki sporadyczne. Jak najbardziej rozumiem, że parkour jest interesujący. Integralną częścią gry. Bez parkouru nie byłoby Dying Light. Jasne. Tylko, że to nie parkour sprawił, że Dying Light 1 dla mnie i dla wielu innych, wielu fanów tej gry, był tak dobry. To nie parkour sprawiał, że to gameplay był taki przyjemny. Był świetnym środkiem do przemieszczania się, czymś nowym, czymś świeżym, bo tak naprawdę wcześniej parkour to był co może w assassinach, ale to nie był główny motyw gry. Ważny! ale to nie była główna gwiazda. To nie Parkour sprawiał, że czekałem jak głupi na Dying Light 2. Jeszcze raz powtarzam, to jest ważny aspekt, nieodłączny aspekt, ale to nie on sprawia, że gra jest świetna. Głównym aktorem Dying Light były zombie, walka, klimat. Gdyby Techland skupił się tak bardzo na walce, na efektach walki, jak skupił się na Parkourze, mielibyśmy wyśmienitą grę. A tak mamy co mamy. To właśnie parkour szywa. Dying Light 2 na tyle, że pomimo wielu jej wad i tych mniejszych i tych większych gra się całkiem przyjemnie. Pętla gry, czyli bieganie od punktu do punktu, wykonywanie zadań, zbieranie lutu i kolejna podróż przez miasto jest wciąż, może nieświetna, co wciągająca właśnie dzięki parkurowi. Jak już przysiądziesz przy Dying Light 2, to łatwo się nie oderwiesz. Zawsze jest tu jakiś kąt do zwiedzenia, punkt do odblokowania, misja do wykonania, grupka przeciwników do wykonania. I to powyższe właśnie mocno ratuje ten tytuł przed niższą oceną. Z tych dobrych rzeczy warto też wspomnieć o na przykład zagadkach. Na przykład kody do sejfu nie ograniczają się do znalezienia, nie wiem, notatki, ale czasami rozwiązania prostej, ale przyjemnej zagadki. Raz jest to jakieś proste zadanie matematyczne, gdzie należy pamiętać o kolejności wykonywania działań, innym razem trzeba prostej dedukcji ze zdjęcia, kiedy indziej rozwiązać prostą zagadkę werbalną, a jeszcze kiedy indziej trzeba sprawdzić własną wiedzę ogólną. Fajnie, bo twórcy innych gier często z takimi rzeczami bywają bardzo leniwi i ograniczają się do tego: oho, znajdź notatkę, w notatce wszystko będzie. Tak samo przy odblokowywaniu budynków. Tutaj, w przypadku akurat elektrowni, musimy połączyć ze sobą dwa pasujące do siebie terminale. Tylko myk polega na tym, że przewód ma ograniczoną długość i trzeba znaleźć najkrótszą drogę z jednego do drugiego. Prosta rzecz, ale zawsze to jakieś urozmaicenie. To są kolejne rzeczy, które pocieszają, gdy płaczemy nad resztą. Miejscami Dying Light 2 potrafi oczarować, ale tylko miejscami. Już sam początek sprawił, że zatrzymałem się na chwilę w danej lokacji i dałem popłynąć wyobraźni, jak to musiało być w tym dniu ostatecznym. To w połączeniu z niesamowicie perfekcyjnie wręcz dopasowaną muzyką zahipnotyzowało mnie w całości. Dearest Mary, I'm sorry I ran from you. They say that once the virus makes you turn, you're gone forever. That can't be true. I know you're still in there, underneath all that pain and disease. I'm coming to join you. No more running. God. Ja tak zresztą zawsze mam w takich e, mroczniejszych, powiedzmy, klimatach post. A po zresztą dajcie znać w komentarzach, czy wy też tak macie, że Chociażby jak właśnie w Dying Light pierwszym, jak w The Last of Us, nawet tutaj właśnie jak na samym początku gry, podziwiam, zwiedzam daną lokację i bardziej niż moja własna historia interesują mnie te historie już zakończone. Dlaczego tutaj znajdujemy trupa? Co on tutaj robił? Czy on tutaj żył, jeżeli tak to jak wyglądało jego codzienne życie? Czy ja dałbym radę żyć w takim miejscu? Czy potrafiłbym sobie wyobrazić Codzienne funkcjonowanie w jakimś właśnie takim schronie, w takim miejscu, które dana osoba uważała, że jest bezpieczne. Czy wystarczyłby mi jakiś kontener, dziura i tak dalej, zawsze to mnie najbardziej nakręcało w światach post-apo, tak więc jeżeli nie jestem sam topiona. Niestety im dalej w las, tym takich miejsc jest mniej, a często napotykamy też miejsca, gdzie Techland poleciał metodą kopiuj i wklei. Sama gra podzielona jest na dwie strefy. Pierwsza połowa to typowo przedmieścia, strukturą bardziej przypominające pierwszą część gry. Budynki nie są wysokie i praktycznie w każdej chwili możemy wskoczyć na dach z poziomu ulicy. Druga część gry to pełnoprawne miasto, pełne wieżowców i przeróżnych dzielnic, w którym korzystać już musimy ze swoistych wind czy paralotni. I o ile wizualnie bardziej podobała mi się ta druga część, tam też gra jest zdecydowanie ciekawsza pod kątem fabularnym i pod kątem akcji. Tak dokładnie tam zaczyna kuleć parkur. Niestety, ale mając tak fajny system parkurowy, Techland postanowił przejść tam bardziej na system podróżowania paralotnią, która ubija to, co sprawdzało się świetnie. Mi tam glidowanie nie podobało się wcale. Nudne po prostu nudne. Czas na technikalia. Graficznie jest źle. Niestety bardzo widać, że Dying Light 2 powstawał jednak głównie na pastgenę i przyznam szczerze, że wydaje mi się, że Dying Light 1 było po prostu całościowo ładniejsze od dwójki. Czasami to, co mamy na ekranie, po prostu potrafi przerazić. Tylko szkoda, że pod względem estetycznym Dziwaczne cieniowanie, paskudna gra świateł, brzydkie modele i tekstury, absurdalna paleta barw trąci śledziem. Przed chwilą wspominałem też o paskudnym cieniowaniu ale co powiecie na to, że w dobie ray tracingu, którym twórcy też się chwalą, nasza latarka nie rzuca cieni? Nieważne, czy świecimy na jakiegoś przeciwnika, NPCA, czy na jakiś przedmiot, nie rzuca on cienia. Mamy 2022 rok. Pierwsza część gry potrafiła rzucać cienie. Dying Light 2 nie. Dla porównania kilku rzeczy specjalnie zainstalowałem Dying Light 1 i przykro mi to stwierdzić, ale pierwsza część po prostu wyglądała ładniej. Jasne, modele postaci w jedynce może są troszeczkę za gładkie, ale szczerze, wolę takie ludzkie zombiaki, przynajmniej pod kątem estetycznym, niż porośnięte trawą. Jasne, rozumiem, uwzględniamy czas, jaki minął od pierwszej części. Nudne, nijakie zgnilce bez wyrazu. Ale też samo miasto. Tak wygląda w pierwszej części, bez takich cudów jak ray tracing. A tak wygląda w drugiej. Rok 2015 Rok 2022 Jasne, przez większość czasu nie grałem z ray tracingiem, bo fakt faktem gra jest wymagająca. Chociaż na maksie, ale bez ray tracingu radzi sobie całkiem dobrze na GeForce 2070 z prockiem Ryzen 5 i 32 giga pamięci. No mam tyle, bo jednak robię filmy. Ale nawet i z samym Ray Tracingiem nie jest to poziom innych otwartych światów. Ray Tracing nie ratuje grafiki. Ogrywałem ostatnio Horizon Zero Dawn, żeby przygotować się na dodatek i Dying Light 2 nie ma nawet podejścia do tej gry z 2017 roku. Zresztą też argument w stylu nie grałeś z Ray Tracingiem, to się nie wypowiada i też nie jest tutaj argumentem, bo Ray Tracing o ile potrafi miejscami zrobić wrażenie, jeżeli jest dobrze wykorzystany, to nie oznacza, że gdy się go wrzuca w tytuł, to nagle nie trzeba się starać o lepsze tekstury, modele czy po prostu projekt świata. Gra też w niektórych chwilach potrafiła na ekranie doczytywać modele, a animacje potrafiły być pourywane. No po prostu nie jest dobrze jest, Brzydko jest gorzej niż było w części pierwszej. Gra miejscami wygląda, jakby była wczesną alfą, na którą jeszcze nie nałożyli jakichś shaderów, efektów i tak dalej. Chodzisz po tym mieście i nie wierzysz. Fizyka jest dziwna. Jest skopana. Mówię tutaj o ragdolu, a że trup. He, <laughs> znowu. ściele się tu gęsto. To niestety rzuca się to w oczy. Tak, totalnie bez jajnego zrzucania przeciwników z dachów to nie widziałem bodaj od czasów PlayStation 2. Kopnięty wróg zamiast polecieć poprawnie w dół, to wręcz zatrzymuje się na mikrosekundę w powietrzu i dopiero wtedy spada w dół. Wow, ależ byłem tym zawiedziony. Swego czasu aż podzieliłem się z tym na Reddicie, wywołując dyskusję na kilkaset komentarzy. Ale ra, może powinienem materiały robić w ogóle po angielsku. Niestety walka, czyli rzecz tak samo ważna, jeśli nawet nieważniejsza niż parkour, potrafi być absolutnie denerwująca, szczególnie kiedy przyjdzie nam walczyć na dachu. Dziwnym sposobem trzy czwarte dachów w mieście, przynajmniej w tej pierwszej lokacji, jest podobnie zbudowanych, czyli z takim małym skosem przed krawędzią. I ten kurwa skos jest zrobiony chyba z lodu polanego dodatkowo olejem, bo nagle jak wejdziesz na ten skos, Aiden chowa broń i się ślizga w dupie, mając fakt, że napieprza go w tym momencie pięciu wrogów. Po co? Co to wnosi do gry? Dlaczego nie może to być normalne podłoże albo prosty dach? Why? I tak oto nie możemy nic zrobić, tylko modlić się, żeby ten kretyn skończył się ślizgać i wyciągnął wreszcie broń. Jak się domyślacie, zmieniła się też nieco mechanika. W pierwszej części gry, gdy zbliżała się noc, to się zapieprzało do najbliższego safehousa, żeby ją przespać, bo wtedy faktycznie zaczynał się koszmar. Przeciwnicy byli potężni, szybcy i bezlitośni. Tutaj noc. Jest jak dzień, z tym, że jest mechanika pogoni podzielona na poziomy. Gdy zaalarmujemy pewien rodzaj głośnego zombiaka, tenże jape jak narypane karyny na weselach, gdy leci akurat facet to świnia i ściąga nam na głowę całe sąsiedztwo. Jest to bardziej wkurzające niż stresujące, więc niestety ten aspekt również został w Dying Light wykastrowany. Gorzej, że mamy tutaj tak jakby dwa bieguny poziomu trudności. Albo jest za trudno, kiedy wrogowie zamieniają się po prostu w gąbki na nasze ciosy, albo za łatwo, kiedy mamy już odpowiednią broni parę skili i raz, że głupio to wygląda, że jeden identycznie wyglądający zombie rozpada się po dwóch ciosach, a inny potrzebuje stu dwóch, ale to już chora wizja wciskania wszędzie aspektów RPG, jakby same skile nie wystarczyły. Zabawne swoją drogą, że gry MMORPG, jak World of Warcraft, jak The Scrolls Online, idą w kierunku skalowania poziomów, że każdy może iść wszędzie, co tam pasuje, jak pięści do nosa, a gry singlowe z zombie w roli głównej nagle wprowadzają systemy RPG. Ja wiem, że w pierwszej części też coś takiego było, ale myślałem, że akurat tutaj to się nie nadaje. No bo nie wszędzie taki system się nadaje. Ale wiecie, co to by się jeszcze dało przeżyć, gdyby nie to, że walce brakuje tej. Iskry. Fatalna fizyka i brak efektów sprawiają, że każdą walkę chce się w zasadzie zakończyć jak najszybciej, bo bardziej męczy ona niż bawi. Totalnie skopana fizyka zabiera frajdę, jaką dawałaby ta sama walka, gdyby po prostu działała. Zrzucasz przeciwnika z barierki, spada jak Willy Coyote z Looney Tunes. Kopiesz go na pułapkę w postaci kolców, to zamiast się na nich zawiesić na to... Efekt nabicia jest po prostu tragiczny, a wróg się i tak kładzie płasko na ziemi. Halo, tam są kolce! Gdzie efekty z Dying Light 1? Gdzie X-Ray i zwolnione tempo gdy łamiemy kości? Gdzie widoczne efekty tego zranienia? Ucięta noga, ręka czy głowa znudzi się po setnym razie. W Dying Light 1 strzały rozrywały ciała zombiaków, rozrywały im ubrania, jo ile jasne, tutaj nie ma broni palnej to poproszę o podobne efekty. Ciężko zrobić coś takiego, nie wiem, faktycznie z maczetą? To ci już przecież stary Dead Island lepiej pokazywał obrażenia na zombiakach. Dying Light 2 w stosunku do zombi i efektowności ich rozwałki, a przecież jest to jedna z głównych atrakcji tego tytułu, uwsteczniło się w porównaniu do Dying Light 1, tak jak kapką przy remake'u Resident Evil 3 do Resident Evil 2, z niemalże ideału do poziomu poniżej przeciętnego. Ludzie, drobiliście przez 7 lat! Grę o zombie! Pierwsze dwa lata powinniście spędzić na myśleniu, na burzy mózgów. Jak sprawić, żeby walka była soczysta i miodna jak wcześniej? Jak sprawić, że główny element całej gry nie będzie leżał? Jakie to ma mieć efekty? Co będzie dawało frajdę graczom? Co będzie ich przykuwało do monitora? Jeszcze raz powtarzam, gracze głównie będą walczyć. Co wyście przechlali te parę lat? To dobrze! Że Dying Light 2 ma świetny system parkouru. Wspaniale! Ale to tylko sposób przemieszczania się z punktu A do punktu B, a w punkcie B najczęściej tłuczemy zombie albo bandytów. Przecież Dying Light 1 razem z Left 4 Dead 2. Stanowiły wierzchołek wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o mordowanie zombie, o obrażenia, o pokazanie tego, co im robimy, o tą frajdę z wyżynki. Jasne, że Gatunkowo były to dwie różne gry, ale to było zrealizowane perfekcyjnie. Byliście wzorem. Co wyście robili przez te 7 lat? Pamiętacie te epickie momenty walki w pierwszej części. Był tam taki piękny balans chaosu i frajdy. Zrzucaliście zombiaka chwytem z samochodu ten wylądował akurat tak, że skręcił sobie kark, a przy okazji potrącił innego zombiaka, który sam wpadł na kolce. To była czysta poezja i ekstaza radochy z rozwałki. Żeby to po prostu jasno wyjaśnić, walce w Dying Light 2. Brakuje pierdolnięcia. O ile w pierwszej części fizyka była bardzo dobra, lepsza niż tutaj, świetnie wyważona i przemyślana, wrogowie na przykład reagowali na siebie, rzucony w tłum zombiak przewracał się tak jak trzeba, tak tutaj tego nie ma. Ani razu nie doświadczysz tego, że rzucając chwytem wroga, ten przewróci jeszcze kogoś. Ani razu nie doświadczysz tego, że zombiak idąc przed siebie potknie się jak w pierwszej części o jakąś przeszkodę. No to jest zombiak do jasnej cholery. Pierwsza część Dying Light prezentowała nam perfekcyjne romerowskie zombie. Część druga w tej sprawie jest bezpłciowym, nudnym chłamem bez polotu. System walki między pierwszą częścią a drugą w fundamentach nie jest jakoś diametralnie różny. Praktycznie mamy to samo z tym, że w Dying Light 1 ta walka była otoczona potężną dawką efektowności. Nie chodziło nawet o skuteczność jakichś ataków, twórcy zresztą nie bali się sprawić, że zabijamy jakiegoś zombiaka totalnie przypadkiem albo zabije się sam. Chodziło o chaos, bo przecież to jest postapokalipsa. A tutaj pyk, 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 pięć razy walniemy zombiaka, zginie, bo mamy pasek życia i każdy nas cios zadaje tyle samoobrażeń. Gramy w RPGa, gramy w Diablo. W jedynce na ekranie działo się naprawdę bardzo wiele i nasze sadystyczne oczy mogły się nacieszyć. W dwójce zombiaki są drewnem chodzącym tylko po to, żebyśmy je tłukli i nabijali na nich ekspa, no bo nic innego nam ta walka nie daje, a już na pewno nie daje nam frajdy. Szczególnie kiedy wiemy, co straciliśmy? Swoją drogą, pamiętacie, gdy zombie w Dying Light 1 były zagrożeniem? Nawet po ukończeniu gry na normalnym poziomie trudności, gdy było ich za dużo, potrafiliśmy bardzo szybko paść. Pamiętacie, gdy potrafiły się za wami wspinać? Zwykłe zombie potrafiły wchodzić na samochody i inne przeszkody o tej wysokości. Ta, pożegnajcie się z tym. Zombie w Dying Light 2 to debile. Jasne, zgniłe mózgi no nigdy nie świadczą o mądrości, ale jakieś zdolności motoryczne zombiaki jednak mieć powinny? Jak chociażby, nie wiem, wspięcie się na coś, co sięga im do pasa? Jak doszło do apokalipsy i zginęły całe miasta, skoro wystarczyło stanąć na pudełko od zapałek? Co, z głodu ludzie umarli? W pierwszej części zombiaki albo próbowały się nieudolnie za nami wdrapać, albo wyciągały w naszą stronę zgniłe ręce. Klimat perfekcyjnie wyciągnięty z tego gatunku. Nawet jak byłeś bezpieczny, to czułeś zagrożenie. A tu stoją jak kołki. Nawet cię nie otoczą, po prostu stoją. Gracz wszedł na skrzynkę. Pfff, koniec, na to nie mamy skryptu, stoimy i patrzymy. Ciekawe co dalej. Gdzie są te soczyste zombie z pierwszej części? Co sprawiło, że Techland postanowił spieprzyć to, co działało doskonale. Jeszcze śmieszniej, że czasami, jak machamy tymi swoimi kijkami w lewo i w prawo, to czujemy się, jakbyśmy bardziej grali w Diablo niż w Dying Light, bo jak mamy zmodowaną broń, to czasami mamy całą ferię barw na ekranie. Bo jedna broń może zarazem i jebnąć prądem i podpalić, a jak jeszcze przypadkiem walczymy na jakimś łatwopalnym terenie, to już w ogóle bajka. I to jest ta iskierka nadziei, że być może Tekland obierał dobry kierunek, ale nagle gdzieś ktoś zaczął pić i poszli w byle jakość. Ta iskierka to niestety zbyt mało. Sama w sobie jest świetna, ale sama nie nadrobi problemów, które sprawiają, że z walki no nie ma radochy. No i pewnie za chwilę ktoś mi tu wyskoczy z argumentem, że no Arek, ale Techland wie o tym problemie, przecież napisali, że to prędzej czy później naprawią, nie? No to świetnie, no to ja o tym powiem chętnie w gamingowym przeglądzie tygodnia, ale na razie robimy recenzję stanu faktycznego, okej? Okay? Muzyka z drugiej strony i dźwięki w ogóle wydają się być tworzone przez zupełnie osobny zespół ludzi, i w tym przypadku akurat wreszcie kompetentnych. Muzyka dobrana do lokacji czy sytuacji jest po prostu doskonała. Wspominałem już o początku gry, i rany boskie, co ta muzyka z nami robi, gdy się zatrzymamy, zamkniemy oczy i posłuchamy. Poezja. Efekty dźwiękowe w większości też trzymają dobry poziom. Wycie syren i alarmów, wołających nas do miasta, bo zbliża się noc, potrafi pobudzić ciary, mimo że sama noc w porównaniu do jedynki to śmiech. Voice acting, o ile nieco sztywny, tak też nie budzi większych zastrzeżeń, a Aiden, którego słyszymy najwięcej, naprawdę daje radę. O ile grafika trąci śledziem, tak dźwięk to już porządna liga. Karne też pęto na czoło Techlandowi za to, że nie pozwolił mieszać języków. Doceniam polski dubbing, ale dziękuję, ja naprawdę znam angielski na tyle, że wolę sobie grać z nim jako językiem słyszanym. Lubię słyszeć przeróżne akcenty, które przypuszczam nie były dobierane losowo, a których w Dying Light 2 jest cała masa. Ale napisy w naszym rodzimym języku za to bym docenił, bo czy to poczytać menusy znalezione, listy, czy gazety, czy wreszcie nawet pierdeły w menu, to bym wolał w języku polskim. Ot, po prostu chciałbym mieć tę wygodę. A tutaj nie! Albo totalnie po angielsku, albo totalnie po niemiecku! albo totalnie po polsku. To nie może być przecież tak wybitnie trudne do zrobienia. Ludzie, przestańcie robić takie wręcz podstawowe błędy. Nie nauczyliście się dosłownie niedawno przy wlewie żółci na EA, kiedy to postanowili wydać w ten sam sposób Mass Effecta, twórcy z podkulonym ogonem wracali z łatką, która wprowadza wybór napisów, języka napisów. Co jest? Wracając do rozgrywki, tutaj warto też wspomnieć o ekonomii, bo zbierasz różne fanty i część z nich służy po prostu na sprzedaż, a część do craftingu, robienia apteczek, narzędzi do otwierania zamków, tworzenia modyfikacji do broni i tym podobnych. Projekty do craftingu kupimy relatywnie tanią, część dostaniemy też z questów, ale aby te projekty ulepszać musimy też zdobywać inne części, mianowicie niejako ucinać uszy mocniejszym zombiakom, bo poza częściami nagle trzeba mieć coś w rodzaju dowodu ubicia takich poczwar. To sprawia, że wypady w nocy, aby na nie polować, no stają się... Chcąc, nie chcąc, niezbędne. No chyba, że crafting was nie interesuje i spokojnie można sobie bez niego poradzić, bo te najważniejsze blueprinty poznajemy mimowolnie, a ulepszone być nie muszą. O ile w pierwszej części interesowały nas tylko bronie, tak tutaj możemy swojego bohatera przebierać i to nie tylko pod kątem kosmetycznym. Znalezione fanty, jak buty, rękawice, spodnie, kamizelki i tym podobne, mają własne statystyki i o ile nie mają jakoś wybitnie dużego wpływu na rozgrywkę, to zawsze jest to pewnie dla niektórych z nas motyw do tego, by te skrzynki znalezione w grze od czasu do czasu otwierać. Z kolei szkoda, że ubrań nie da się modyfikować. Może byłby tam wtedy większy potencjał. Gra cierpi też na wiele mniejszych bolączek. Czasami coś zdecydowanie nie działało z responsywnością. Zdarzało się, że przycisk skanujący nasze otoczenie musiałem wciskać kilkanaście razy, żeby wreszcie zadziałał, a kiedy indziej działał totalnie bez zarzutu. Kopnięcie w czasie walki też nie zawsze działało i kończyło się na tym, że musiałem wciskać kilka razy przycisk, i nie mówię tutaj o sytuacji, gdy kończy się stamina. Raz przebiegałem przez opanowany przez zombiaki budynek i ni cholery gra nie pozwalała mi wstać z kucaka, tylko cały czas wracała do tej samej kłócającej pozycji. Zdarzyło mi się też oczywiście zablokować w jakimś dziwnym miejscu. i Jedyną opcją było po prostu dać się zabić. A zaraz po tym, wyobraźcie sobie, okazało się, że sam zapis gry też potrafi się skaszanić, bo po śmierci zacząłem od ostatniego save'a, a było to w safe house, który dosłownie przed chwilą odblokowałem. I co? I z jednej strony znacznik pokazuje, że safe house jest odblokowany, ale nie działa. Cały czas jest noc, a ja nie mogę się przespać ciemno jak w tyłku, i rozprzestrzenia mi się infekcja. Mimo, że generator jest odpalony i de facto safe house powinien działać. No czuję się bezpiecznie. Innych licznych bogów już mi się nie chce naprawdę wymieniać. Od ludzkich wrogów jednym susem wskakujących na dach... 3 czy 4 piętrowego budynku, przez quest, który możecie sobie robić tyle razy ile zechcecie, bo wybierając jedno z zakończeń, wpadacie w nieprzerwaną pętlę i kiedy tylko go zakończycie, już na mapie możecie wrócić do niego jeszcze raz. Pobóg sprawiający, że mało nie zakończyłem gry w połowie, ponieważ chciałem odpalić generator do windy, ale okazało się, że w pobliżu są zombie, z tym, że nie było żadnego zombie, a że działamy tylko na jednym save'ie, to gra się zesrała. Na szczęście, Reddit w tym pomógł. Bo już byłaby robiona recenzja dosłownie od połowy. Wiele osób, przypuszczam, mogło się zaciąć na tym miejscu i gry nie skończyć czekając na fixa. Dying Light 2 powstawał przez 7 lat, z czego wydaje się, że przez 5 lat twórcy grali sobie w CSA, przez rok faktycznie dłubali nad grą, jeszcze parę lat będą musieli nad nią dłubać, i ostatni z tych 7 lat poświęcili na marketing. Jasne, zsunięcie przez miasto parkurem jest bardzo przyjemne i satysfakcjonujące, szczególnie kiedy odblokujemy już odpowiednią ilość e, umiejętności. Niestety, cały czas powtarzam, jeżeli będę chciał sobie zagrać w parkour, to sobie zagram w Mirror Zecz. Serio. Bieganie od punktu A do punktu B jest mega fajne, tylko problem polega na tym, że w punkcie A zazwyczaj pieprzą głupoty, a w punkcie B nie ma radochy z wykonania zadania. Dlatego Dying Light 2 dostaje ode mnie ocenę 6 na 10. Może, jeżeli Techland będzie wspierał Dying Light 2 tak, jak wspierał Dying Light 1 i poprawiał grę, usprawniał ją, i a nie od razu wskoczy w jakieś DLC, to może za jakiś czas poprawi walkę, sprawi, że będzie miodna. Może za jakiś czas poprawi fizykę. Może rany boskie nałoży jakieś shadery na grafikę, bo to jest paskudne. To może. Wtedy będziemy mieli do czynienia z dobrą grą. Na razie jest to średniak. Krok wstecz praktycznie pod każdym względem w stosunku do jedynki. Nie ma poprawy, jest regres. Wracając do tych głupot wygadywanych i wypisywanych, o których wspominałem na początku gry, jeżeli graliście w Dying Light 1 i się przy tym dobrze bawiliście, to przy Dying Light 2 będziecie zawiedzeni. Jeżeli nie graliście w jedynkę i pierwszy raz podchodzicie do tego tytułu, i traktujecie go jako generyczną grę o zombie, to być może będziecie usatysfakcjonowani. Może nie odbijecie się od niej tak jak ci, którzy w jedynce spędzili setki godzin. Ale w tym przypadku i tak wtedy serdecznie polecam Wam bardziej. Dying Light 1 wraz z dodatkiem będziecie zadowoleni. A ja. Idę przeprosić szwagra za prezent. A, tak jeszcze obok gry. Strona Techlandu. Chryste. Panie, jaki to jest syf! Dają nagrody na prawo i lewo za to, że zamówiliście coś w przedpremierze. Tutaj jakieś skiny, tam gruszki na wierzbie masakra. Wystarczy, że się zalogujesz i zgarniasz za darmo. Zazwyczaj nie korzystam z takich rzeczy, nie interesują mnie one, no ale skoro byłem na takim hypie, no to pomyślałem, dobra. Raz spróbuję. I o stary, jeżeli grałeś w Dying Light 1 i przypadkiem założyłeś gdzieś na ich stronie konto, to czekacie ostra przeprawa. Naklikasz się, namęczysz, a i tak skończysz z niczym. Chciałem sobie zgarnąć husara, fajna szabelka do gry i fajna nazwa, mówię, skorzysta. I nagle dowiaduję się, że jeżeli kiedykolwiek połączyłem którąś z ich aplikacji ze swoim kontem na Steamie, to muszę teraz do nich napisać maila do supportu, żeby tam pomogli mi to połączyć jeszcze raz. Podając wszystkie swoje dane, i tak dalej. A won z tymi waszymi dodatkami i skórkami. To weźcie nas rali aplikacji, jak powaleni, jakiś Techland GG, Dying Light Dockets, Dying Light Companion. I teraz ja mam do was pisać ze swoimi danymi, żebyście mi to naprawili? A odwalcie się. Naprawcie własny syf, a nie wymagacie tego ode mnie. Ła, się zagotowałem, no co poradzę. Niestety Dying Light 2 to zawód. Ale dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli oglądaliście tę recenzję, dajcie znać, co Wy sądzicie o Dying Light 2. W tym miejscu też chciałem podziękować serdecznie wszystkim patronom, dzięki którym zamówiłem Dying Light 2 w edycji kolekcjonerskiej i niebawem na kanale znajdzie się unboxing. Tak więc już teraz serdecznie zapraszam. A my usłyszymy się następnym razem. Cześć!